Właśnie przyjechał kurier, także w końcu go ma. I jest. No więc tak. Tak wygląda pudełko od mojego komputera. Ja już go mam tutaj otwartego, ponieważ miałem naklejkę, że muszę sprawdzić zawartość przy kurierze, więc ja już to otwierałem. Tak się prezentuje cały komputer. Tutaj mamy szkło. No, wam się akurat odbija moje okno, więc tego nie zauważycie. No, tak on się prezentuje. O, jak widzicie, wszystko widać, bo tu jest po prostu to jest szkło, więc jak on będzie odpalony, no to będzie wszystko widać. Tak on wygląda od tyłu. Proszę bardzo. Od góry ma wejścia USB 3. Bodajże to są chyba. Tak, USB, USB i USB. Wejście pod słuchawki i wejście pod mikrofon. Tu jest chyba do resetu. No a tutaj się go włącza, więc tak on się prezentuje. Podobno jak jest włączony, to tutaj, nie wiem czy dobrze to będziecie widzieć, taki biały pasek. I to jest podobno też podświetlane, czyli też jest z serii RGB. Tutaj jak widzimy, jak wy widzicie, jest to zaklejone. Trochę mi się tutaj odkleiło, no ale dopóki się będzie trzymać, to niech to się trzyma. No, także tak to się prezentuje. Jest to komputer, znaczy obudowa firmy Crux. Także no dosyć dobra. Kabel przyszedł, zresztą zobaczycie to na następnym vlogu. No jest troszeczkę lepiej. Dobra, nieważne. Słuchajcie, przyszedł do mnie ten kabel. Czekałem na niego kilka dni. Oczywiście jeszcze było też trochę zachodu z tym, ponieważ dział logistyczny, gdzie zamawiałem ten komputer, nie dosłali mi tego kabla wraz z komputerem. Więc napisałem do nich, że kabla nie ma i nie mam jak go podłączyć. Oczywiście tam ktoś musiał to popieprzyć i nie wysłali to, ale nie pod ten adres, który mieli wysłać. Dlatego też się to trochę przedłużyło, ponieważ stanowisko już mam gotowe od ponad tygodnia. Z tym, że nie miałem kabla, aby już mogło być uruchomione. Więc na tym vlogu nie, tylko na tym następnym, który wleci prawdopodobnie w piątek. Dzisiaj mamy środę. Prawdopodobnie wleci on w piątek wieczorem albo w sobotę rano. Więc zobaczycie to tam na tym kanale, jak rozpakowuję właśnie ten kabel i go podłączam. Ale tutaj na tym filmie już chcę wam pokazać, jak już jest wszystko dograne i pierwsze uruchomienie. Więc co? Lecimy! No, a więc tak. Pełne stanowisko, czyli tutaj mam nagrywarkę DVD. Tutaj jest, tak jak już wam to na początku filmu mówiłem, do Wi-Fi. Cały komputer, ten pasek LED-owy bardzo fajnie się świeci. No i tak, tak się prezentuje cały monitor. Tak jak, nie wiem czy ja to już mówiłem czy nie, klawiaturę sobie jednak dałem tutaj do góry wraz z myszką, ponieważ miałem to tutaj.
Tutaj sobie teraz będę trzymać laptopa i myszkę do laptopa. A tutaj będzie cała klawiatura. Tutaj mam oczywiście moje słuchawki, które będę używać do streamowania. A więc tak, może ja to ustawię, żeby mi się ręka nie trzęsła. Ok. I pierwsze uruchomienie. Tutaj już trzymam palec na guziku i uruchamiamy. Nice. O, już słychać, jak się uruchomił. No, uruchomiła nagrywarka DVD. O, zobaczcie tutaj jeszcze raz. Tak to się prezentuje. Dobra, włączam teraz monitor. Monitor Philips. O, i mamy cały monitor. Jest to pierwsze uruchomienie. Nie wiem, co to tam mi wyskoczyło. Także tak się prezentuje cały monitor. Jest on bardzo duży. Jak już Wam mówiłem wcześniej, 24 cale ma. Także mega fajnie się będzie grać na nim. Teraz jeszcze bym musiał zobaczyć, czy mi tutaj... A jest, widzicie? Mam podłączony ten kabel i komputer widzi sieć Wi-Fi. Znajdę moją sieć i się z nią połączę. Ja Wam oczywiście tego nie pokażę, jak ja się tu będę łączyć, ponieważ muszę podać hasło. Ok, połącz automatycznie, połącz. Dobra. Kurde, zaćmienie. Jakie było hasło? Aha, dobra. Dobra, automatycznie połączyło. Nie zdążyłem kliknąć zatwierdź. No i znów ten sam kolejny problem. Brak internetu. Nie wiem, co się dzieje, dlaczego tak. On po prostu widzi sieć. On nawiązał połączenie, tylko po prostu nie może złapać połączenia z routera. I tak już mi się dzieje właśnie od dłuższego czasu. O, i teraz jest połączony. Okej. No, super. Zobaczmy, czy działa internet. Ale mega wielki jest ten ekran. Ok. Na przykład... YouTube. O kurcz, ale teraz jest wielkie. Sorry, że się tak jaram, ale naprawdę mega jest duży ten ekran. Zaloguj się do YouTube. Dobra, na razie się nie będę logować, później się zaloguję. I ogólnie bym musiał jeszcze sobie tutaj zainstalować. Co zainstalować? Google Chrome. Google. Chrome. Muszę się przyzwyczaić pisać na tej klawiaturze, bo trochę dziwnie mi się pisze na niej. Są mocno wysokie klawisze, a w MacBooku mam takie mega cieniutkie i bardzo lekko trzeba naduszać. Pobierz Chrome. Dobra, zainstaluję sobie tutaj Chroma. Dobra, słuchajcie, może ja was tu nie będę zanudzać. Jak po prostu, jak wszystko ogarnę, to ja się do was odezwę. Ok, także ja już mam tutaj wszystko ustawione. Trochę mi to zeszło, bo jest 13:20. No, także wszystko mam ustawione. Już mam zainstalowanego Steama. Właśnie instaluję mojego Eurotracka. Jest dopiero 9%, więc trochę to zejdzie. No, zainstalowany Steam. W ogóle z tego Eurotrack nie ruszy. Więc co? Już teraz Was mogę zaprosić na mój drugi kanał. Tutaj Wam się wyświetli moja nazwa, tu albo tu, moja nazwa drugiego kanału, gdzie będę streamować tylko z Eurotracka. Może w niedalekiej przyszłości
jakiś farming, ale to jeszcze wszystko wyjdzie w praniu. Na razie będą streamy z Eurotracka. No, także jeszcze raz tutaj nazwa tu albo tu. Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć po nazwie, to w opisie ci wkleję link do mojego drugiego kanału. Jeżeli cię interesują gry czy też symulatory, no to serdecznie zapraszam, ponieważ tam mam nadzieję, że będzie się działo dosyć dużo i mam nadzieję, że będziemy fajnie spędzać czas razem. Także co? Dzięki za obejrzenie. Zostaw kciuka w górę. Zasubskrybuj kanał tam na dole. No oczywiście zasubskrybuj mój drugi kanał. A ja się z wami żegnam. I dzięki. Do następnego. Na razie.